A co na to diva? Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96,4 FM. Wasza diva. Witam serdecznie. Witam, całuję wszystkich w samo serce. A dzisiaj specjalnie chciałam, ponieważ nikt tak mnie nie rozumie, nikt tak nie kocha jak wierni fani. Ja chciałam tak specjalnym takim serdecznym pozdrowieniem, z takim przesłaniem przemówić do moich fanek wielkich z Wrocławia. Mnie lajkują wszędzie, lubią mnie, słuchają moich różnych piosenek, lubią Trytomba, lubią Mamę, różne piosenki. Jest to pani Paulina Kazanecka, pani Aneta Wróbel oraz to pani Brzy. I ja wszystkie te panie serdecznie pozdrawiam, dziewczyny, całuję was w samo serce. I one do mnie piszą często, wypisują, że podziwiają moją wielką karierę. Piękny głos, duży głos. Ja się przecież wcale nie dziwię, prawda? Ale z drugiej strony, dziewczyny, nic straconego. Teraz jest dużo miejsca dla utalentowanych osób. A ja wiem, że wy też macie karierę, macie marzenia, lubicie błyszczeć tam, prawda, cekiny, czy tam jakieś światła, flesze, światła reflektorów. Także bierzcie swoje siły w swoje ręce i marzenia i walczcie o te marzenia. Ja wam naprawdę polecam. A zróbcie sobie jakiś girls band na przykład. Co to mało to takich pomysłów, prawda? Tylko podzielcie się rolami. Jedna tam niech będzie taka, co to lubi chłopców, miłość lubi, takie maybe baby. Druga niech będzie taka pracująca na przykład dziewczyna, taka working girl. A trzecia, nie wiem, na przykład sportowa, sporty. Ja zresztą słyszałam, że pani Berzi to taka wrocławska chodakowska. Chociaż za chodakowską to ja nie przepadam. Ale już, jeżeli to jest wrocławski, taki jakby odpowiednik, to oczywiście może być. Ale dziewczyny, broń Boże mi tam nie chodźcie po tym Kozanowie, bo doszły mi słuchy, że tam zło najczystsze chodzi po ulicach, że tam po prostu diabeł ogonem ulicę zamiata. Więc może lepiej tam nie chodzić. Uważajcie na siebie i wierzcie w swoje marzenia. Ja wam naprawdę kibicuję i trzymam za was kciuki. A teraz to tylko powiem, że mam specjalnego gościa, który też chciał pozdrowić swojego wiernego fana. I jest mi bardzo miło tutaj. Naprawdę się cieszę, że mogę taką znaną aktorkę wybitną tutaj gościć u siebie. Już jej oddaję głos. Dziękuję, dziękuję Divo. No naprawdę miło. Panie Rafale, do pana mówię. Dla pana tu jestem, pan Rafał Baranowski. Panie Rafale, serdecznie pana pozdrawiam. Serdecznie. Jestem w teatrze, no gdzieżby indziej, no to wyskoczyłam na chwilę tylko do Divy. Ale siedzę cały czas w teatrze, mam kubę roboty. I wiem, że pan mnie zapraszał do siebie, do Wielkiej Brytanii. Mówi, Gryziu, przyjedź do mnie. Przyjedź, naprawdę, napijemy się fajnie. Ale no, no nie mogę, nie mogę. Ostatnio nawet mówię sobie, a przylecę. Zabieram kiecę i lecę. Jest szansa. Ale nie mogę, niestety. Pani Marysia, nasza pani, która zbiera opłaty za toalety u nas we foyer, no niestety zachorowała, musiałam stanąć, no bo przecież no, darmowe kible to też nie, teatr musi na sobie zarabiać, to jest duża instytucja, także musiałam naprawdę zebrać te pieniążki do opłaty, ale postanowiłam, że przyjadę, panie Rafale, jest jeszcze szansa, żebyśmy się lepiej poznali, bo ja nie jestem, ja wiem, że pan mnie zna jako taką wybitną aktorkę, grałam różne duże role, Wajdy, ostatnio Wałęsową też grałam, ale to nawet nie o to chodzi, naprawdę, bo prywatnie, to nawet Magda Umer panu powie, prywatnie to jestem taka wylajtowana, uspokojona, taka mówią do mnie od tańca i do różańca, taka czasami nawet mówią, taka jak z grycha do kielicha, cholera.